Dzisiejszy filmik zawiera krótkie streszczenie fabuły, wyjaśnienie dotyczące zakończenia filmu Irrational Man 2015 oraz analizę postaci Abba i Jill. Uwaga na spoilery, kratka. College w małym miasteczku wita swojego najnowszego członka wydziału, Abba Lucasa. Jest on profesorem filozofii. Na uczelni Abbe poznaje dwie kobiety, Rita Richards, profesor chemii, i Jill Pollard, studentkę. Obie są w zaangażowanych związkach, Rita jest mężatką, a Jill ma chłopaka, Roya. Aby poradzić sobie z depresją, Abbe dużo pije. Ponieważ nie widzi sensu życia, Abbe często rozważa samobójstwo. Jedna z jego studentek, Jill, interesuje się Abbem. Profesor zdaje sobie sprawę z uczuć swojej studentki, ale postanawia zachować platoniczność. Tymczasem Rita również agresywnie ściga Abba. Pewnego dnia pojawia się w drzwiach Abba i próbuje go uwieść. Jednak depresja Abba uczyniła go impotentem. Dlatego nie jest w stanie uprawiać seksu z Ritą. Podczas wspólnego lunchu Abbe i Jill podsłuchują, jak kobieta płacze z powodu decyzji sędziego. Przez niego kobieta traci prawo do opieki nad swoimi dziećmi. Profesor uważa, że sędzia jest nieetyczny, a jego działania odrażające. Po głębszym zastanowieniu Abbe postanawia pomóc kobiecie. Aby to zrobić, profesor planuje zamordować sędziego. Po odnalezieniu nowego celu w życiu, Abbe zmienia się w zupełnie inną osobę. Po pierwsze, Abba opuściła depresja. Po drugie, profesor odzyskuje libido. W rezultacie Abbe postanawia uprawiać seks z Ritą. Po tym akcie kradnie jej klucze do laboratorium. Abbe planuje zabić sędziego cyjankiem. W tym momencie profesor poznał dogłębnie codzienną rutynę sędziego. Dlatego Abbe doszedł do wniosku, że najlepszym sposobem będzie zatrucie soku pomarańczowego sędziego i tak też zrobił. Śmierć sędziego wywarła na Abba głęboki wpływ. Profesor stał się znacznie szczęśliwszym człowiekiem. W rezultacie Abbe i Jill zaczynają się spotykać romantycznie. Roy nie jest jednak zadowolony z tego, że Jill spotyka się z innymi ludźmi i postanawia z nią zerwać. Wszystko w życiu Abba przebiega gładko aż do momentu, w którym Jill i Rita zaczynają podejrzewać Abba. Brakujący klucz do laboratorium i obecność Abba w laboratorium chemicznym doprowadziły Ritę do sformułowania pewnej teorii, aby ukradł cyjanek z laboratorium, aby zabić sędziego. Chociaż Rita ma swoje własne podejrzenia co do tego, że Abbe jest mordercą, wciąż fantazjuje o ucieczce z nim do Europy. Mimo, że nie podoba jej się teoria Rity, Jill również zaczyna podejrzewać Abba. Postanawia więc rozwiać swoje wątpliwości. Dlatego postanawia rozwiać swoje wątpliwości, włamując się do domu Abba. Jill dostaje się do środka przez okno i znajduje w sypialni Abba kilka notatek. W tym momencie uświadamia sobie, że Abba miał silne intencje zabicia sędziego. Po znalezieniu jasnych dowodów przeciwko Abbowi, Jill postanawia skonfrontować się z profesorem. Abba przyznaje się do zbrodni i Jill zrywa z nim. Dowiedziawszy się, że niewinny człowiek idzie do więzienia za zbrodnię Abba, Jill popędza profesora, by oddał się w ręce władz. Abba jest zdesperowany. Profesor nie chce wypuścić z rąk swojej wolności. Dlatego Abba knuje, jak zamordować także Jill. Podobnie jak w przypadku sędziego, Abba studiuje rutynę Jill. W rezultacie profesor postanawia sabotować windę, z której Jill często korzysta po lekcjach gry na pianinie. Jednak Abbe nie udaje się wepchnąć Jill do windy, zamiast tego to on kończy się wpadnięciem do niej. Po tym incydencie, Jill wraca do Roya i zastanawia się nad swoim krótkotrwałym romansem z Abbem. Co się stało na końcu? Planem Abba było zabicie Jill i sprawienie, by wyglądało to na wypadek. Dlatego sabotuje windę, aby mógł wepchnąć Jill do niej. Jednak z powodu ironicznego zrządzenia losu, Abbe jest tym, który kończy się wpadnięciem do zepsutej windy. Ale jak sprawy eskalowały do tego punktu? Co doprowadziło Abba do zabicia Jill? Przede wszystkim, Abbe nigdy nie miał zamiaru przyznać się do zbrodni. Teraz, kiedy Abbe odnalazł nowy kierunek w życiu, nie chce stracić swojej wolności. Kiedy profesor wyznał zbrodnię Jill, miał nadzieję, że ta zgodzi się z jego postępowaniem. Tak się jednak nie stało i sprawy przybrały inny obrót. Jill przeszła od miłości do Abba do strachu przed nim. Po strasznym odkryciu, reakcja Jill była pośpiech Abba, aby włączyć się do władz. Jednak Abba nie był bardzo zadowolony z nalegań Jill. W związku z tym, on działki, aby ją zabić. Oprócz Jill, nikt tak naprawdę nie wie, co stało się z sędzią Spanglerem. Rita ma swoją własną teorię, że Abba zabił sędziego, ale nie wydaje się być tym pomysłem zbytnio przejęta.
po tym, jak prawie udało mu się uciec z morderstwem Spanglera, Abe rozwinął nową obsesję popełnianie zbrodni doskonałej. Właściwie Abe nie lubi zabijać ludzi, nie jest psychopatą. Stał się jednak typem osoby, która nie zawaha się przed niczym, by wykończyć ludzi, którzy staną mu na drodze. W tej chwili tą osobą jest Jill. Zdesperowany Abe to człowiek, który jest gotów zrobić wszystko, aby zachować wolność. Obejmuje to pozwolenie niewinnemu człowiekowi iść do więzienia i zabicie swojej studentki dziewczyny. Jednak nie udaje mu się. Tak obrzydliwe, jak Jill jest, dziewczyna jest inteligentny i ma dobre instynkty. Kiedy Jill zobaczył Abe poza jej klasie fortepianu, już wiedziała, że coś było off. To dało jej czas na walkę z Abem i ucieczkę przed śmiercią. Niemniej jednak, czy Abe był naprawdę złym facetem w tej historii? W tamtym czasie Abe zrobił coś, co uważał za słuszne. Kiedy profesor postanowił zabić sędziego, przekonał się, że Spangler był czystym złem. Czy jednak sędzia naprawdę był aż tak zły? Kto wie, samo zeznanie kobiety nie jest wystarczającym dowodem, aby potępić mężczyznę. Ona po prostu wyraziła swoją opinię na temat tego, co się działo. Przypisanie Abowi etykietki złego człowieka na podstawie jego marnych czynów nie pomaga widzom zrozumieć, jakim człowiekiem jest główny bohater Irei Schnallman. Po pierwsze, są dwa Abe w tej historii, przygnębiony Abe i szczęśliwy Abe. Jak na ironię, szczęśliwy Abe jest o wiele bardziej niebezpieczny niż przygnębiony Abe. Dlaczego? Szczęśliwy Abe ma cel w życiu, podczas gdy ten w depresji nie. Planowanie zabicia kogoś dało Abowi cel do życia. Kiedy mu się to udało, dał mu to powód do radości. Po dowiedzeniu się o śmierci sędziego Spanglera, Abe stał się nowym człowiekiem. Zaczął cieszyć się tym, co robią zwykli ludzie bez depresji, jedzeniem, seksem i prostą radością bycia żywym. A teraz, czy Jill była prawdziwą ofiarą w tej historii? Abe próbował ją zabić, ale czy to czyni z Jill ofiarę? Dziewczyna w zasadzie rzuciła się na Abe. Nie zapominajmy, że Jill wiedziała, że Abe był kimś więcej niż tylko ekscentrykiem. Od samego początku wiedziała, że Abe jest w gorącej rozsypce, to właśnie ją do niego przyciągnęło. Zamiast próbować zaakceptować Abe, Jill widziała w nim biednego człowieka, który potrzebuje jej pomocy. Jej ostatnie słowa na temat tego incydentu są tylko wymówką, aby wyglądała mniej głupio. Kim jest Jill Pollard? Nudnym, małym bachorem, który jest zbyt mądry dla własnego dobra. Choć Emma Stone jest fantastyczną aktorką, nie udało jej się uratować Jill przed byciem nieco irytującą. Nie ma nic złego w Jill, ale trudno jest widzowi empatyzować z nią, bo po prostu za bardzo się stara. Innymi słowy, Jill jest wannabe. Przez cały film staje się bardzo oczywiste, że Jill nie kocha Abe, ona go ubóstwia. Przed Abem Jill była w stałym związku z Royem. Jednak zostawia Roya, aby być z Abem, bardzo niestabilną osobą. Ważne jest, aby zaznaczyć, że Abe nie uwiódł Jill. W rzeczywistości Abe nigdy nie kochał Jill w sposób romantyczny lub seksualny. Niemniej jednak te dwie osoby kończą śpiąc razem. Po ich pierwszym intymnym spotkaniu, Jill myśli, że Abe w końcu zrozumiał, że potrzebuje kogoś takiego jak ona w swoim życiu. Jednak Abe przespał się z Jill tylko dlatego, że świętował śmierć Spanglera. Chociaż Jill jest niezaprzeczalnie inteligentna, jej wybory w życiu osobistym są w jakiś sposób wątpliwe. Na przykład, ze wszystkich mężczyzn na świecie, dlaczego Jill zdecydowała się ścigać Abe? Wielokrotnie powtarzał jej, że nie jest nią zainteresowany. Jednak ona wciąż się upierała. Silny intelekt Jill nie rekompensuje jej braku doświadczenia życiowego. Kiedy patrzy na Abe, widzi w nim osobę zepsutą, którą jest, ale nie jest jej obowiązkiem go zmieniać. To był główny błąd Jill, ona próbowała naprawić Abe. Zamiast próbować zaakceptować Abe takim, jakim jest, Jill widziała w nim zranionego szczeniaka, który potrzebował jej pomocy. To było bardzo naiwne z jej strony. Ta dziewczyna, myślał, że może uzdrowić Abe z jej miłości, co sprawiło, że jej dążenie do niego jeszcze bardziej żałosne. Abe odrzucił ją wiele razy z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, Abe wie, że nie jest zbyt dobrym partnerem. Po drugie, widział to od razu, jak Jill idolizuje go i nie jest do tego. Po próbie zabicia jej przez Abe, Jill próbuje zrozumieć, co się stało. Ta dziewczyna jest typem osoby, która spędza czas z niestabilnymi ludźmi, a następnie zastanawia się, dlaczego złe rzeczy się zdarzają. Chociaż Jill myśli, że jest wielką ofiarą w tym całym wydarzeniu, dziewczyna jakby zaprosiła nieszczęście do swojego życia.
Od samego początku Jill wiedziała, że Abe ma problemy, a mimo to była zdeterminowana, by go zdobyć w bardzo dziecinny sposób. Podczas całej tej historii Jill postrzegała Aba bardziej jako trofeum niż prawdziwą istotę ludzką. Dziewczynie podobał się pomysł umawiania się z buntownikiem, osobą o ostrym charakterze. Abe jest wszystkim tym, czym Jill nie jest, dlatego tak bardzo go pragnęła. Kim jest Abe Lucas? Gorący bałagan, ale jest bardzo zabawną osobą. Pod wieloma względami Abe jest chodzącą kliszą. Facet ma dobre życie, żona go zostawiła, ale poza tym w życiu Aba nie dzieje się nic złego. Po pierwsze, jest szanowanym profesorem. Po drugie, nie ma problemów z przyciąganiem kobiet. Po trzecie, nie ma żadnych problemów z pieniędzmi. Więc jaki jest dokładnie problem Aba? Dlaczego jest przygnębiony? Cóż, Abe zmaga się z problemem pierwszego świata, nie ma celu w życiu. Mężczyzna nie ma chęci do robienia czegokolwiek, ponieważ nie wie, co zrobić ze swoim życiem. Dlatego Abe tak bardzo podekscytował się zabiciem sędziego. Dało mu to nowy cel i Abe naprawdę myślał, że wyświadcza przysługę społeczeństwu. Po zakończeniu życia sędziego, Abe stał się nowym człowiekiem. Zaczął cieszyć się z samego faktu bycia żywym. Czy Abe kiedykolwiek kochał Jill? Nie. Jednak w okresie odrodzenia Abe chciał być bardziej lekkoduchem i cieszyć się prostymi rzeczami w życiu, w tym Jill. Innymi słowy, chciał się po prostu dobrze bawić, a Jill na początku zapewniała mu tę lekkość. A co z Ritą? Jakie były intencje Aba wobec niej? Abe żyje w świecie, w którym kobiety często do niego podchodzą. Chociaż nie uważa się za kobieciarza, nie jest typem mężczyzny, który odmawia seksu. Dlatego, gdy Rita pojawiła się w drzwiach Aba i rzuciła się na niego, ten postanowił przyjąć ofertę. Panie lubią Aba, bo jest interesujący. Fizycznie daleko mu do okazu, ale te kobiety postrzegają Aba jako fantazję. W pewnym sensie zarówno Jill, jak i Rita pragną Aba, ponieważ próbują uciec od tego, kim są. Rita jest mężatką, ale jest nieszczęśliwa w swoim małżeństwie. Kiedy Rita po raz pierwszy spotkała Aba, uznała go za bilet, który pozwoli jej uciec od przyziemnego życia. To samo dotyczy Jill. W głębi duszy Abe jest bardzo egoistycznym człowiekiem. Choć profesor lubi postrzegać siebie jako altruistyczną istotę ludzką, nie jest nią. Kiedy Abe nakłonił Ritę do opuszczenia z nim małego miasteczka, zrobił to dla własnej korzyści. Ani przez chwilę nie brał pod uwagę męża Rity, ani nikogo innego. Dlatego Abe nie zawahał się spiskować przeciwko Jill, kiedy stała się dla niego zagrożeniem. Kiedy Abe zabił Spanglera, zrobił to, by poczuć się dobrze we własnej skórze. Choć profesor myśli, że robi przysługę społeczeństwu, to tak nie jest. Już sam ten tok myślenia czyni z Aba wielkiego narcyza, ale nie jest zły. Pragnienie bycia wolnym i cieszenia się życiem jest w gruncie rzeczy bardzo ludzkie. Irrational Man nie jest filmem idealnym, ale warto go obejrzeć ze względu na oryginalność fabuły. Jedyną rzeczą, która mi przeszkadzała, była śmierć Aba. Moim zdaniem, gdyby faktycznie uszło mu na sucho morderstwo, Irrational Man byłby o wiele bardziej kultowym filmem. Postacie kobiece w Irrational Man są trochę po stronie niejakości. Niestety, zarówno Jill, jak i Rita są na granicy żałosności. Te panie wykorzystują Aba, by być kimś, kim nie są i to jest smutne. Obie mają partnerów, którzy je kochają. Niemniej jednak, Jill i Rita są skłonni rzucić wszystko dla faceta jak Abe, gorący bałagan. Chociaż Jill i Rita nie są najbardziej lubianych znaków w Irrational Man, są one prawdziwe. Istnieją ludzie tacy jak oni na świecie. Osobiście podobało mi się, że te dwie postacie nie były tak doskonałe, bo to sprawia, że ich motywacje są bardziej wiarygodne. Ich pragnienie ucieczki od tego, kim są, jest uzasadnione, ale ich metody są wątpliwe. Pomimo wad Aba, nadal wybrałbym go jako moją ulubioną postać w całym filmie. To postać szczera. Abe nigdy nie ukrywał tego, że nie jest w porządku. Podczas swoich romansów z Ritą i Jill, Abe nie oszukiwał ich i zawsze był bardzo jasny co do tego, co mogą od niego dostać niewiele. Jego główną wadą było jego ego. Abe ufał swojej własnej narracji o zabiciu Spanglera i uczynieniu świata lepszym miejscem. Potem stał się trochę próżny, kiedy prawie uciekł z morderstwa doskonałego. Chociaż Abe zaczyna jako człowiek, który uderzył w dno i stracił swoją radość życia, nie poddał się. Kiedy Abe znalazł szansę, by znów poczuć inspirację do życia, chwycił ją bez wahania i upewnił się, że nikt nie stanie mu na drodze. Abe miał jednak coś, czego nie miały Jill i Rita, kierunek w życiu.
Ogólnie rzecz biorąc, Irrational Man to film, który sprawia, że widzowie śmieją się i czują się winni z tego powodu. Fabuła filmu opowiada o człowieku, który chce zabić innego człowieka, aby poczuć, że żyje. Pokręcone czy ironiczne? Może jedno i drugie. Osobiście uważam, że Irrational Man jest typem filmu, który generuje wiele polaryzujących opinii. Jest trochę mroczny, kiedy śmiejesz się ze śmierci drugiego człowieka. Jednak właśnie to sprawia, że film jest tak odświeżający, że naciska na ludzkie guziki.